Sprzęt sieciowy Cisco, w szczególności routery i switche, jest bardzo popularny wśród firm z branży internetowej. Sprzętów Cisco używa się w serwerowniach i biurach, gdzie jest dużo komputerów. Dla użytkowników domowych Cisco oferuje serię routerów pod marką Linksys. Na popularności sprzętów Cisco postanowił dorobić się Onur Aksoy, 38-letni mężczyzna z Florydy. W 2013 roku rozpoczął on biznes polegający na sprzedaży podrabianych sprzętów tej właśnie marki. Nie był to jakiś mały biznes w jednym garażu. W sumie przez cały czas swojej działalności miał 10 sklepów na eBayu, 15 sklepów na Amazonie oraz zarejestrował 19 spółek LLC, czyli tamtejszych odpowiedników spółki ZO. Wszystkie te spółki sprzedały podrobiony sprzęt za łączną cenę ponad miliarda dolarów. To zapewniło mu zysk w wysokości 100 milionów dolarów. Oferowany przez niego sprzęt był kiepską chińszczyzną, która miała słabą wydajność, gorsze funkcje i często się psuła. Czasem można było trafić także na używane routery w wypodarowanej obudowie i nowym pudełku. Na tej chińszczyźnie instalował pirackie oprogramowanie Cisco i dołączał pirackie sterowniki. Mimo tych wszystkich wad sprzedawał swój asortyment tylko 2-5% taniej niż trzeba zapłacić w sklepie za oryginalny sprzęt Cisco. Aby klienci nie zauważyli, że coś jest nie tak, sprzęt miał podrobione etykiety i naklejki, kartony były z logo Cisco, a dołączona dokumentacja i instrukcje były bardzo dobrze skopiowane. Na tak podrobione sprzęty nabrały się firmy głównie z USA, ale też z innych krajów i trafiły one nawet do szpitali, szkół, urzędów i wojska. Przez 8 lat jego działalności celnicy przejęli firmą Aksoya 180 paczek w momencie ich transportu przez granicę USA z Chin i Hongkongu. Cisco wysłało przez ten czas do niego 7 listów, w których zalecali, by zakończył swoją działalność. W lipcu 2021 w magazynie firmy policja zabezpieczyła 1156 podrobionych urządzeń Cisco o łącznej wartości 7 milionów dolarów. Koniec biznesu nastąpił 29 czerwca, kiedy to Onur Aksoy został aresztowany. Przebywał wtedy w Miami.